Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś naprawdę fajnego, myślę, ponieważ mamy nowego zadymiarza, którego będę chciał ulepszyć na bardzo, bardzo dużo pucharków, no i generalnie będę chciał go mocno ulepszyć, bo widziałem, że jak gram Coltem ogólnie, widzowie, na solo, to jest tak dużo tych postaci, że naprawdę zawsze z nimi przegrywam, a przez to, że mają skok, i nie mówię tutaj o małpie, czyli Miko, tylko widzowie, nie mogłem się doczekać, przyznaję się, nie mogłem się doczekać dnia 15, więc tutaj wybierzemy Gryfa, tego Gryfa wybierzemy, a teraz widzowie, już teraz mamy Edgara i słuchajcie, tym Edgarem, troszkę go już ulepszyłem, będę grał cały czas i spróbuję właśnie pucharki zdobyć na Edgarze. W ogóle nie wiem, jak wygląda tabela wyników, jeżeli chodzi o Edgara, bo powiem wam, że no chciałbym być kiedyś w top 200 i myślę, że będę, ale widzowie, potrzeba mi czasu i muszę się nauczyć, bo naprawdę mieliście rację z tym, że bardzo ciężko jest zdobyć nawet takie 700 pucharków, serio. Ja na Kolcie gram już chyba czwarty dzień, no najwięcej na nim gram, co nie, umówmy się. Ej, ile Edgar ma w ogóle pucharków maksymalnie? 900 tylko? 911, okej. Okay. Bardzo dużo Edgarów widzę w grze i tylko 900. Na Kolcie jest ciężej nabić, bo ma 940. Jakby top 200 ma 940. Dobra, widzowie, pokażę wam, jak wygląda mój kolcik. Ogólnie tak, bardzo dobrze ulepszony. 23 ranga. No, chciałbym go mocniej tutaj podbić, widzowie, ale dzisiaj zagramy sobie zbiory klejnotów 5x5. To coś, czego jeszcze nie grałem, ale zagrajmy najpierw Coltem i pokażę wam, jak to tutaj wygląda, jak ja sobie gram, co nie? Powiem wam, że ta mapa mi nie pasuje. Jakoś wolałem tą bardziej taką ciasną i zobaczcie, mamy już jednego Edgara, tutaj mamy jakiegoś tego Kita, no Kit też będzie, ale Edgar zawsze jest w grze, widzowie. Ja mam wrażenie, że Coltów jest mało na tych rangach wyższych, naprawdę, tak mi się wydaje, że Colta prawie nikt nie gra i jakby to jest raczej też normalne. Dobra, rozwalmy to i spróbujmy go tu zestrzelić, okej? Okay. Właśnie sobie, widzowie, kupiłem gadżet i dzięki gadżetom teraz mogę na przykład sobie, o, przestrzelić, wiecie, gdzieś tam dalej, o, no i mamy go. Zjedzony chłop, dobra. Teraz lecimy po tego Power Cube'a. Nauczyliście mnie, że to Power Cube. Dzięki, widzowie, bo gadałem jakieś głupoty, że nie wiem, co to jest i tak dalej, ale to jest Power Cube oczywiście. Oj, widzowie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Edgar tu idzie, Edgar tu idzie. Nie, niedobrze, niedobrze, naprawdę niedobrze. O, dobra, powiem wam, że tutaj to jest gorąca atmosfera, ja stąd idę. I widzicie, Colt ma mega ciężko, bo to wygląda tak, że nie jesteście w stanie tam między nimi latać. Dlaczego? Bo wszyscy tam skaczą, mają jakieś takie umiejętności, wiecie, że są zabójcami, tak? Czyli klasą, która może sobie przeskakiwać, coś tam robić, no i to naprawdę, powiem wam, że bardzo, bardzo ciężko jest to ograć. Mega ciężko. No i postawiła turę. Dobra, widzowie, uciekamy. Ona chce nas koniecznie dojechać, z tego co widzę. Dobra, dojedźmy ją. Też ją dojedźmy za to, że nas tu bije. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Oczywiście, no, granie solo jest mega trudne. Nie ma co ukrywać, że jest mega, mega ciężko. Dobra, widzę, że tutaj... W ogóle powiem wam jedno. Teamerzy, nie? Jakby najgorsze jest to, że ludzie się tutaj teamują i robią, wiecie, takie kręconko i wtedy się teamują, co nie? I to jest bardzo takie, nie wiem, według mnie to jest irytujące, bo to działa tak, że gramy niby solo gierkę, a ludzie się teamują na wyższych rangach, na wyższych pucharkach, no i wtedy nie macie szans, bo gracie tak naprawdę na dwóch, tak? Bijecie się na dwóch naraz, więc to naprawdę jest mega, mega szalone. Dobra, odpalmy się w nich, widzowie! Wow, wow, wow! Dobra, Edgara, szybko gonimy Edgara! Dobra, Edgara nie gonimy jednak, on jest zbyt OP, widzowie. Dobra, walniemy jej troszkę, chociaż nie wiem, nie chciałbym jej rozwalać, bo powinniśmy się steamować na Edgara. Edgar jest o wiele cięższy. Dlaczego? No bo jest zabójcą, siedzi sobie w krzaku i ona mnie gania zamiast go bić, widzowie, no widzicie, i właśnie to jest to, że przegramy właśnie przez tą tutaj panią. Okej, dobra, no odpaliłem się i patrzcie, teraz ten Edgar mnie dojedzie, bo ona mnie tutaj dojechała mocno i tak naprawdę zobaczmy, czy ona wygra, co nie? Ja uważam, widzowie, imo, totalnie Edgar wygrywa. Mówiłem, Edgar wygra, także mogła się ze mną steamować, widzowie, po to, żeby rozwalić Edgara i żebyśmy mieli fair gierkę między sobą, bo mówię, Edgar jest mega OP. Ja oczywiście, widzowie, dalej będę nabijał. O, mamy star dropa. Dobra, widzowie, błyskotki, fajnie. Błyskotki są na jakieś stroje, także okej. Okay. I teraz tak, widzowie, jeżeli chodzi o mojego Colta, 670 pucharków, myślę, że nie tak źle, jak dla takiego, wiecie, noobka, który dopiero zaczął grę. Jak myślicie, 670? Ja wbiję 750 na pewno. Czy tysiaka wbiję, żeby być w topce? Nie wiem, ale dzisiaj sobie podekspimy, widzowie, Edgara. Pogramy sobie Edgarem, bo Edgarem też chciałbym wbić dużo pucharków. A to nie będzie trudne, bo mega przyjemnie mi się nim gra. Zagrałem raz i naprawdę powiem wam, że mega, mega fajnie. W ogóle jest do niego strój za 39 klejnotów. Ja go kupię, nie dlatego, że mi się podoba, ale dlatego, że jest mega tani, więc go kupmy. Będziemy mieli pierwszy strój w grze. Znaczy, no dobra, drugi, bo mamy już do Colta też.
Okej, okay. I mamy Edgara, który tak z palców tutaj robi piw-paf jak Colt. Okej, okay. Więc powiem wam, że mówię, Colta lubię, dalej będę ulepszał i postaram się, widzowie, obiecuję wam, że 1000 pucharów kiedyś tutaj wleci, a minimum 25 ranga, to na pewno. Czyli nim gram, Darylem gram, no Barleyem i tutaj do resztą już nie gram tak naprawdę, czyli Edgar, widzowie, Edgar, Daryl i Colt to moje takie trzy maine aktualnie, co nie? Zobaczymy, jak będzie dalej, ale aktualnie te trzy postacie są moimi mainami i widzowie, nie mam jak ulepszyć Edgara, bo nie mam w ogóle monet, więc polecimy teraz, widzowie, szybciutko i kogoś zlejemy. To będą bardzo łatwe gry, bo pamiętajmy, że na tych niższych pucharach, ja mam 10 pucharów, bo dopiero zacząłem, no totalnie nie ma, wiecie, nie ma jakichś ludzi takich prosów, co nie? I teraz tak, Edgar jest tak fajny, widzowie, patrzcie, jak on szybko bije. Cyk, cyk, cyk. Znaczy, wy pewnie wiecie, ale ja się jaram, bo pierwszy raz nim gram i zawsze mnie ludzie tak szybko nim zabijali, już wiem dlaczego. Patrzcie, jak to jest szybkie. Cyk, cyk, cyk i już kolejne się naładowały. Zobaczcie. No to jest mega, mega szybkie. Także wydaje mi się, że Edgar jest totalnie OP postacią. No nie wiem, jak wy myślicie. Dajcie znać w komentarzu, czy on jest OP, czy nie. No aktualnie to się dałem troszkę tutaj rozwalić, widzowie, ale dobra, patrzcie. I tak Edgarek jest tak szybki, bo on chyba jest szybszy od normalnych postaci, w sensie normalnych. No chodzi ogólnie, że on jest w miarę taki, no jest na pewno szybki, nie? Na pewno jest szybki. Patrzcie, pyk, i tłuczemy go, i tłuczemy, widzicie? I to jest właśnie moc zabójcy, znaczy klasy zabójcy, czyli takiego Edgara, który sobie sam ładuje ulta. Patrzcie, mi cały czas się ładuje ult, kiedy ja nawet nikogo nie biję, co sprawia, że mogę czekać gdzieś tutaj w krzakach na skok i taki Colt, który tam stoi, widzieliście? Tam mamy Colta, ja mogę do niego doskoczyć i go zbić, nie? Totalnie mogę go dojechać, chociaż nie wiem, czy chcę, bo aktualnie on tutaj bardzo się broni. Dobra, na spokojnie, widzowie, na spokojnie. Siądziemy sobie tutaj i patrzcie to. Okej, okay, okej, okay, lecimy, lecimy i widzicie, co się dzieje? Dosłownie Colt nie ma szans z Edgarem. No, powiedzcie, że nie, to naprawdę, widzowie, ja wam nie uwierzę, nie? No, Colt nie ma szans, naprawdę. To jest tak mega trudne. Okej, przywalmy mu. Nie, 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 widzowie, nie. O nie, dostałem i to mocno. Dobra, ziomek rzucił stuna. Okej, okay, dojeżdżamy go, widzowie, dojeżdżamy. Patrzcie, patrzcie. Widzicie to? Widzicie to? Ja go po prostu klepię non-stop. Nie no, Edgar, po prostu kocham cię, stary. Ja wiem, że tutaj są słabsze rangi, że oni gorzej grają, ale styl, widzowie, styl to jest naprawdę mega, mega fajna postać. Robimy zwycięską passę. W tym odcinku robimy bardzo dużą zwycięską passę, ponieważ Edgarem, widzowie, ja na pewno nie przegram. I coś mi się wydaje, że będziemy wbijali na 700 pucharów i Colta, i właśnie Edgara plus Daryla. Darylem będzie ciężej, ale on jest takim tankiem, który, no, daje nam dużo przetrwania, co nie? Najlepszy, najbardziej mój ulubiony tryb, widzowie, od kiedy gram właśnie w Brolka, no to jest ten robot, walka z bossem, takie coś innego niż ciągłe się bicie z graczami, tylko też współpraca właśnie, ale słuchajcie, też właśnie podoba mi się najbardziej solo, no jednak solo jest takie skillowe, no chyba, że mówimy o teamowaniu się, no to wtedy to już nie jest skillowe, co tam? Siema. Okej, okay, widzowie, zostałem do ichony. O, ty zdrajco jeden! Myślałem, że chce się steamować, widzowie. Patrzcie, nic mi nie zrobiła. Dlaczego Edgar jest tak OP? Nie, ja nie wiem. Widzowie, robimy 900 pucharów na Edgarze, normalnie. Chociaż zakładam, że zaraz będą schodki, jak będziemy wyżej, okej? Okay. I cyk, skaczemy do niego i pyk, na głowę go! I na głowę, nie no, widzowie, no przecież to... No pięknie się tym gra, dosłownie pięknie. Z tego co wiem, Edgar ma później gadżety typu właśnie, że może sobie tarczę rzucić, coś takiego, co nie? Dobra, uciekamy, uciekamy. I skaczemy w nich. I bu. Ja nie mogę, no to jest niesamowite, nie? Widzowie, ja nie wiem, ale Edgar to jest jakiś totalny, no totalny kozak, nie? Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, widzowie, bo powiem wam, że ja się cieszę, że go odblokowałem wcześniej. Wiem, żebym go miał za 15 dzień, ale będziemy mieli tego Gryfa. Gryfa? Nie wiem, czy się mówi Gryf. Chyba Gryfa, nie? Więc będziemy mieli tego Gryfa. Wydaje mi się, że tak naprawdę dobry wybór, widzowie. I teraz tak, mamy tutaj pasa na 26 za chwilę. Potrzebuję jakiś monet. O tutaj, 30 poziom na pasie by się mi tutaj przydał. A z tego co wiemy, jak dostaniemy tego skina, to też Colette dostaniemy. Nie wiem, czy to prawda. Jeżeli tak, to fajnie. Jak nie, to i tak ją odblokuję. Więc widzowie, Edgar ciśnie i to mocno. 35 pucharów, 670 na Colcie. No widzowie, czy dogonimy Colta? Wydaje mi się, że tak, więc zagrajmy kolejny. I zagramy też te zbiory klejnotów 5x5. Tak, żeby przetestować, co to jest w ogóle. Więc zaraz Edgarem to sobie zagram. Jedyny minus, widzowie, to właśnie to, że chyba musimy kupić w sklepie troszkę monet, bo przydałoby się tego Edgara ulepszyć, co nie? Skoro chcę nim grać, to powinienem go jakoś mocniej ulepszyć. Aktualnie on jest bardzo słaby u mnie. Okej, okay, odpalamy się tutaj w te skrzynki. Dobra, mamy skrzynkę i teraz uciekamy. Bierzemy kolejną, nie dajemy im. Nie dajemy, nie dajemy. Dobra, bijemy ich. Okej, okay, tutaj, cyk, i mamy kolejnego. I tutaj bijemy.
Okej, widzowie, nie, no przecież to jest mega, mega przyjemne, nie? Jak się grało na wyższych pucharkach, to na tych już się mega fajnie gra, bo to jest takie proste. Patrzcie, jak chłopów bije po prostu każdego po kolei. Nie, no co się dzieje, nie? Naprawdę, te pucharki wyższe, no mają, że tak powiem, klasę, nie? No są rzeczywiście takie o wiele cięższe. Jak takim Edgarem dodatkowo nazbieracie sobie dużo takich skrzynek, no to elo, to ziomki nie mają szans. I nie, no widzowie, kocham tą postać. Ja nim gram. To będzie mój main, widzowie. To będzie mój main i to nie tylko dlatego mówię, że teraz, ale też na wyższych rangach będzie mainem, bo naprawdę to skakanie na ulcie jest mega, mega dobre, jest, no jest nawet bym powiedział takie, no ja wiem, że nie jest przesadzone, bo tak ma być i patrzcie, ten sobie tam chodzi, co nie? A my możemy sobie tutaj podejść i ziomka, ja wiem, że go rozwalę, patrzcie to. Czy on w ogóle, on myśli, że ze mną wygra, widzowie? Patrzcie, i nawalacie ciągle, bo ciągle macie atak, to dosłownie atak macie, co nie wiem, 0,1 sekundy się ładuje? No mega szybciutko, nie? Także tutaj Edgar, no totalnie, widzowie, mam taki fan grania nim, że to jest masakra, bo generalnie się ostatnio trochę nawet wkurzałem na kolcie, ciężko było coś zrobić. Mam 98 klejnotów, jakbyśmy kupili tutaj, kupmy sobie, widzowie, kupmy, ja już troszkę i tak wydałem na to wszystko, co tu jest. Kita też bym chciał, ale wiadomo, na razie ulepszamy tutaj i ulepszmy sobie tego Edgara naszego. Czekajcie, żeby miał wyższą moc, co nie? Dobra, tutaj pyk kolejny, tutaj mamy szóstą i siódmą moc i teraz już będziemy mogli mu coś dodać, tylko na razie nie możemy. Jak to jest? Polatajmy. Super atak Edgara doładowuje się szybciej o 525%? Nie, no bez jaj. Edgar tworzy tarczę, która pochłonie kolejne 3000 prawie obrażeń. Tarcza z czasem słabnie. Ej, widzowie, tarcza chyba lepsza, wiecie? Dajcie mi znać w komentarzu, co sobie kupić, bo zanim ja te monety zdobędę, to troszkę minie i powiem wam, że no, wydaje mi się, że hardcore, że tarcza, bo możemy wtedy wjechać w typa, skoczyć i naprawdę mega dużo przeżyć, a polatajmy, no okej, ładuje się szybciej, ale i tak te skoki możemy wyczekać w krzakach i tak sobie czekać na wroga, co nie? Za pomocą swojego superataku w momencie lądowania Edgar zadaje też 1080 punktów obrażeń, okej, czyli twarde lądowanie albo rękoczyny, otrzymuje 25% punktów życia od zadawanych przez siebie obrażeń. Okej, sądzę, że tak, widzowie, hardcore plus na 9 rękoczyny. Co myślicie o tym? Bo wydaje mi się, że to będzie nasza tutaj gratka. Czy warto, widzowie, w taki sposób polecieć? Dajcie znać koniecznie, bo jestem ciekaw, czy też tak uważacie, że to jest dobry zestaw. A w tymczasem, widzowie, zagramy sobie szybkim Edgarem. Czekajcie, czy ja mogę go w ogóle wybrać? Moment, chwila, jak to się wybiera? Czekajcie. Okej, tutaj i zagrajmy nim, no bo w sumie go kupiłem i nie zagram, to tak dziwnie, co nie? W sensie, bardziej mi się podoba podstawowy skin, tak szczerze, totalnie, jakoś podstawowo on jest takim, wiecie, emo chłopem, takim totalnie, że wszystkich rozwali, no i w sumie fajnie, nie? Bo mam zamiar wszystkich rozwalić i wszystkie puchary są moje, no ale tutaj mamy takiego też z Dzikiego Zachodu, też spoko, ale wolę podstawkę, nie? Wolę totalnie podstawkę, także raczej będę podstawką grał, dobra, lecimy tam, widzowie, chyba w nich, lecimy. I cyk, i mamy ją, no także bez problemu totalnie. Dojedźmy ją. Co on robi w ogóle? Wchodzi we mnie. Jestem Edgarem, ziomek, co ty we mnie wchodzisz? Dobra, i lecimy, o! I mamy go, widzowie, widzicie? Totalnie S, normalnie. Dobra, lecimy z nim. Cyk, kolejny dojechany. Widzowie, tutaj tego Miszka. Oj, mamy Miszka dojechanego, dobra. Nie no, widzowie, jestem totalnym koksem, nie? Robię małe rangi, ale łatwiutko. No raczej, że łatwo, bo grałem na wyższych, ale wiecie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Gościu ma 3 power cube, ja mam 10. No dobra, kolego. Nie, no nie rób tak. Dlaczego tam wchodzisz? Dobra, daj się zabić. O, dobra. I elegancko, widzowie. Mamy zwycięstwo. Edgar tutaj. Edgar szerokoręki. Edgar, jakby to powiedzieć, szalikoręki. Zobaczcie, takie tutaj ma palce z szalików. Ja nie wiem, totalnie śmiesznie to wygląda. Ranga 6 już, widzowie. Dobra, ja teraz sobie troszkę pogram i powiem wam, ile tej rangi wbiję, bo jeszcze mamy tutaj, o, bardzo rzadki. Dawaj monety. Dobra, nice. Mamy monety. Monety muszę zbierać. Dobra, widzowie, powiem wam, że nigdy tak dobrze się nie bawiłem jakąś postacią. Naprawdę, on jest o tyle mega OP, że też ma, jakby wiecie, on ma te ataki na blisko, co nie? Ma mega ten skok, który dużo daje. Weźmy sobie monety w ogóle, mamy 200 monet kolejnych, bardzo ładnie, na alei tutaj pucharków, tak? Bo aleja pucharów, dokładnie. Już powoli się uczę tych nazw, także pamiętajcie, że będzie dobrze, widzowie, będzie dobrze, będzie coraz lepiej. I teraz tak, dajmy sobie, słuchajcie, ja nawet myślę, że będę mainem Edgara, wybieramy tutaj sobie Edgara i słuchajcie, ja mu robię 750 pucharków, jak nic, naprawdę, bo tak fajnie się nim gra, ten skin nawet może być, powiem wam, nie jest najgorszy. I zagrajmy te zbiory klejnotów i dodajmy może widzów jak są. Jeżeli nie ma, no to po prostu zagramy. Dobra, tu ktoś szuka, tutaj szuka, tutaj. No to lecimy, tutaj w menu. Dobra, lecimy w bitwie. A, w bitwie to nie będę zapraszał. Tutaj mamy w menu, dobra. I zobaczmy, czy przyjdą ludzie. Okej, mamy czwórkę, jest nas czwórka, piątka. Okej, let's go, dobra, mamy to. I teraz widzowie tak, lecimy oczywiście, zaczynamy. Zbiory klejnotów, ja pójdę moim nowym Edgarem.
To na pewno, bo chcę go przetestować. To jest jakby odcinek poświęcony Edgarowi. Ja wiem, widzowie, że znacie postać i tak dalej, no ale wiecie, jestem dupkiem i pierwszy raz gram i powiem wam, że tak fajnie się gra Edgarem. Ja nim na pewno nabiję sporo pucharów, widzowie. Nie mówię, że na pewno wbiję topkę, bo jednak ta topka w tej grze jest trudna. Przyznaję się, że tutaj, ale jeszcze nie przegrałem, widzowie, bo dopiero zaczynam grę, więc wiecie, dajcie mi czas. Myślę, że kiedyś zrobię taki film, że siemano, wbiłem sobie wysoką rangę albo nie wiem, na Edgarze czy tam na kolcie wbiłem 1000 pucharów, pierwsze 1000 i wtedy mamy topkę. Zobaczymy. Myślę, że 25 ranga jest do zrobienia na pewno, a czy topka, to się jeszcze okaże. Okej? Okay. Aktualnie widzę, że jest tu potężnie. Chyba lepiej kolta będzie wziąć na te granie, bo patrzcie, co tu się dzieje, nie? Zadymiarze stracą swoje klejnoty, gdy zostaną pokonani. Okej. Okay. Ja mam tutaj taki problem, że Edgarem nie za wiele mogę zrobić, wiecie? Na takich mapkach, bo na solo to jeszcze... O, no właśnie. Na solo to okej, okay, ale ciężej jest zrobić nim coś bez tego skoku na takich gierkach właśnie 5x5. Ej, to jest naprawdę trudne. Mogę jakoś podchodzić, ale dopatrzcie, nie jestem w stanie za bardzo. Dobra, leci tam kaktus. No dobra, poleciał. Wiecie co? Muszę tam skoczyć do nich. Muszę skoczyć. Dobra, odpalmy się w tego zioba. Odpalmy się w niego. No nie, no naprawdę, powiem wam, że Edgar tutaj jest mega słaby. Co jest? Dobra, to jednak Colta da takie granie, widzowie. Jednak na zbiory klejnotów Colta. Przepraszam, ale będę wam trollował, widzowie. Naprawdę. W aktualnym, jak widzę, na to patrzę, to ja wam potroluję prędzej. Sorry, mogłem wziąć Colta. Serio, bo na takie gierki właśnie 3x3, no chociaż 3x3 to jeszcze, ale na takie 5x5 to tyle pocisków lata, że nie jesteście w stanie Edgarem przejść gdziekolwiek. I ten ult, no ładuje się dość wolno, bo nie mam jeszcze go ulepszonego, także ogólnie mega, mega ciężko. Patrzcie, no nie mogę podejść, nie mogę zadać obrażeń. Powiem wam, że naprawdę jest mega, mega ciężko. Dobra, weźmy te klejnoty. Dobra, mamy to. I teraz tak, widzowie, ja się zaczaję. Ja się tutaj zaczaję, nie wiem, czy to coś da, czy on mnie tutaj widział. Dobra, chyba mnie nie widział. To zaraz na niego skoczymy, uwaga. Dobra, widzowie, skoczymy na nich. Czekajcie, no nie, no podeszli tam dalej. No to nie skoczymy za bardzo. Dobra, skaczemy na niego. Okej, okay. O, i tak mnie rozwalił. Ej, on dużo bije, ten gryf. On chyba też jest spoko postacią. Dobra, widzowie, totalnie troluję, siebado. Dobra, mamy klejnotki. Odliczanie? Aha, że teraz... Aha, to oni mają dyszkę, musimy im zbić tą dychę, bo jak ma się 10 jako drużyna, to później już trzeba ich zbić, żeby nie mieli, co nie? Dobra. No okej, okay, tylko że ja nie jestem w stanie podejść. Jezu! Nie no, Edgar jest useless. Totalnie, widzowie, sorry, ale przegrałem nam. No taka prawda. Patrzcie, ile ja mam obrażeń. No widzieliście, ja starałem się podejść, ale nigdzie nie mogłem podejść. No ile ja mam? 13 tysięcy. Chociaż no dobra, coś tam niby jest. Ale dobra, wiecie co? Inaczej. Zróbmy inaczej. Ja przez to tracę swoją passę, ale nieważne. Ja zmieniam na kolcika i wtedy będzie lepiej. Dobra, zaczniemy coltem i zagramy jeszcze raz, bo serio, bez colta, bez jakiejś postaci strzelającej, nadal ciężko, naprawdę ciężko. Dobra, widzowie, więc na ten tryb lepiej moim zdaniem jakieś strzelające postacie. Zobaczymy, jak widzowie tutaj zagrają. Dobrze grali, ja grałem słabo, bo nie miałem jak w ogóle podejść. Także Edgar na taki tryb, nie, Edgarem tutaj to widzowie nie będziemy grali. Chyba że ja jeszcze nie potrafię po prostu. Patrzcie teraz, jak tutaj ładujemy. Cyk, cyk, cyk i na daleko możemy strzelać, tak? To daje nam bardzo dużo. Dobra, mamy kła. Tutaj mamy kolejnego ziomka, no patrzcie, jak teraz idzie. No i teraz to jest zabawa, widzowie, teraz to jest granko. Dobra, i teraz tak zróbmy. Rozwalmy ich w ten sposób, że... O Jezu, dobra. Rozwalmy im te przeszkody. Dobra, teraz poczekajmy chwilę, poczekajmy. O Jezu, jak odbije. No masakra, z tych rakiet to mega dużo bije. Się bardzo daleko i mega dużo. Dobra, rozwalmy go. Rzućmy sobie ulcika, znaczy no gadżet, sorry, nie ulcika, tylko gadżet. Może tym gadżetem rozwalimy im te wszystkie miejsca, żeby się nie mogli chować, coś takiego. Myślę, że to by było spoko. Dobra, obiłem sporo. No powiem wam, że teraz mi się na pewno lepiej gra, okej? Okay? Więc to już jest duży plus. Dobra, gadżecik, ale gadżet jest tylko dobra, czyli on mi się kończy. Nie mam go w nieskończoność. Dobra, rozwalmy tutaj. Porozwalajmy, bo będzie nam łatwiej trafiać w nich, wiadomo. Też im też będzie łatwiej trafiać, to też wiadomo. Dobra, widzowie, tutaj... Nie, błagam. No nie, widzowie, najgorzej. No masakra, jaki chłop ma movement w ogóle. No chodzi sobie lewo, prawo. Dobra, widzowie, lecimy dalej, lecimy. Szybko. Tutaj do naszych graczy, do naszych widzów kochanych. Dobra, szybciutko. Nie, on rzuca tą bombkę. O nie, dziadek rzuca dynamitem. Szybko, uciekajcie. Nie, no znowu odliczanie, serio? Szybko, lecimy po nich. Teraz oni się bronią, no wiadomo, bo mamy odliczanie.
Dobra, szybko, szybko, szybko. Gdzie oni są? Tam się chowają. Dojechać ich! Dojechać! Dobra, rozwaleni! Zdążyłem, widzowie, zdążyłem zestrzelić, ale znowu jest odliczanie. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Dobra, szybko ulcikiem wjeżdżamy tam, widzowie. Myślę, że mogę to uratować, jeżeli dobrze się tutaj na tym skupię. Oni będą bronić ich, wiecie? Oni ich będą bronić, to na pewno. O nie, przeskoczył! Przeskoczył! Widzowie, już widzieliście, spację trzymałem. Chłop przeskoczył. Dobra, zbiory klejnotów są mega trudne. Ja chyba nie chcę tego grać, naprawdę. Chyba sobie odpuszczę, nie? W sensie, nie jest to tryb dla mnie. Dzięki, widzowie, za zagranko na odcinku. Pozdrawiamy. I słuchajcie, no, sorry, ale naprawdę nie jest to dla mnie. Ja już wolę to solo grać, bo jakoś tak, no... No nie czuję tego, nie czuję. Zbiory klejnotów, widzowie, to nie jest mój tryb, naprawdę. Tam się za dużo dzieje, takie 5 na 5 w Brawl Starsie, moim zdaniem za duże dymy, za duże dymy. Wiadomo, za dymiarze, ale za duże dymy. Także myślę, że w kolejnym odcinku zobaczycie mnie na Edgarze z dużą ilością pucharków.